Powiedział, że trzeba bydło z powrotem przegonić na tę stronę. Kiedy Marcin z Bogdanem weszli do rzeczki, zaczęli przechodzić przez ten brud, sięgnął po broń, która była ukryta w trawie. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj historia, która wydarzyła się w Bieszczadach. Oczywiście Bieszczady to taki piękny fragment naszej Polski. Niektórzy mówią, że to ziemia także przeklęta, dlatego że ludzie, którzy tam mieszkali, zostali albo wywiezieni, albo ich przegoniono. W zasadzie ogromne tereny, na których nikt nie mieszka w tej chwili, ale zawsze Bieszczady przyciągały takich ludzi, którzy szukali wolności, spokoju. Czasami byli to ludzie, którzy uciekali przed wymiarem sprawiedliwości. Różnego rodzaju ludzie, którzy próbowali się ukryć, ale wśród nich byli także i hipisi, którzy w latach 70. przyjeżdżali tam szczególnie często i dla których Bieszczady stały się swego czasu taką kolebką. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Hipisi przyjeżdżali w Bieszczady, jak powiedziałem, szczególnie chętnie. Tutaj tworzyli swoje kolorowe osady, roztańczone, rozśpiewane grupy, które nocowały pod namiotami, tam śpiewali, tam tańczyli, tam wiadomo, coś także i zażywali tymi swoimi pacyfami na piersiach. Pacyfa, czyli oznaka wolności. Uciekali od cywilizacji, uciekali od takiego codziennego życia, a czasami uciekali także i przed milicją. Znajdowali tam spokój, ciszę, znajdowali tam odskocznie od takiego codziennego życia. Mieli tam swój raj, jak mówili niektórzy dla hipisów, to była prawdziwa Mekka. Werneyówka. Werneyówka to taka mała wieś w Bieszczadach nad Wisłokiem. W zasadzie to kiedyś była wsią, dlatego że tam praktycznie nic nie zostało. Po wojnie wszystkich mieszkańców wywieziono na Ukrainę. Nie było ich specjalnie wielu, bo 109 pozostało około 20 domów. Te 20 domów po prostu zburzono, a więc w zasadzie była to kiedyś wieś. Kiedy rozpoczął się ten ruch hipisowski, przyjeżdżali różni ludzie, próbując zaczynać swoje życie od początku. Przyjechał tam także pewien Ślązak, Piotr Mojeścik, tak się właśnie nazywa. Piotr urodził się w roku 1965 i praktycznie od razu zakochał się w Bieszczadach, zakochał się w tej miejscowości, założył tam rancho. Na tym rancho hodował konie i bydło. I rzeczywiście szło mu to wszystko bardzo dobrze. To było jego takie ukochane miejsce, gdzie mógł pracować, gdzie mógł żyć. Sam Piotr był swego rodzaju takim indywidualistą. Mieszkał w Ustroniu, tam się także urodził, więc był Ślązakiem. W ogóle to miał podwójne obywatelstwo, i niemieckie, i polskie. Ale Piotr był takim właśnie człowiekiem, powiedziałbym, trudnym z charakteru, indywidualista. Poszedł do kopalni, zaczął pracować w kopalni. Nie bardzo mu się tam podobało, trudne warunki pracy. Potem zwolnił się z kopalni, poszedł do wojska. Jakiś czas był w wojsku, ale tu mu się znowu nie podobało, bo dyscyplina, bo rozkazy, bo trzeba było się podporządkować, a on nie bardzo potrafił to zrobić. Miał swoje zdanie, więc bardzo szybko podpadł również przełożonym. No i z wojska także odszedł. Kiedy odszedł z wojska, pojechał do Niemiec. Tam nauczył się fachu kowalstwa.
był dobrym kowalem i rzeczywiście był dobrym fachowcem, miał spore umiejętności i spore na tym kowalstwie zarabiał pieniądze. Także wszystkie te zarobione pieniądze właśnie na kowalstwie przywoził to wtedy marki, przywoził tutaj do Polski, przywoził w Bieszczady i te pieniądze lokował w hodowlę koni i bydła. Gospodarstwo to Rancho Piotra bardzo się rozwijało, to już było naprawdę duże przedsięwzięcie. Piotr zaczynał potrzebować pomocy, sporo koni, sporo bydła. W którymś momencie, to już był rok 1999, pojawiła się Kasia. Kasia była studentką, na stałe mieszkała w Suwałkach, przyjechała w Bieszczady i podobnie jak Piotr, zachwyciła się Bieszczadami, zachwyciła się tym miejscem. Wydawało jej się takie romantyczne. Zaczęła pracować na tym ranczu i ani się oboje obejrzeli, Piotr i Kasia zakochali się w sobie. Potem już w roku 2001, a więc 2 lata później, Kasia urodziła Piotrowi córeczkę i tak razem żyli. Ale życie oczywiście weryfikuje pewnego rodzaju romantyzm, weryfikuje takie normalne życiowe potrzeby, a że w domu nie było bieżącej wody, więc przy małym dziecku to prawdziwy kłopot. Kasia zaczęła się orientować, że trudno wychować dziecko w takich pionierskich wręcz warunkach, z dala od cywilizacji, z dala od lekarza, z dala od wszystkiego, co małemu dziecku w opiece jest potrzebne. Zaczęła o tym mówić Piotrowi, a ten jako indywidualista no, miał swoje humory, więc no, przestał już dla Kasi być takim, powiedziałbym, romantykiem, jakim postrzegała go na początku, ponieważ Piotr niewiele robił, żeby to zmienić. Któregoś dnia Kasia spakowała siebie, spakowała rzeczy dziecka i wróciła do siebie, do Suwałk, do rodziców, gdzie miała pomóc. Piotr został sam, ale jak się okazało, później nie na długo. Dlatego, że w Bieszczadach, w Wernejówce pojawiła się tym razem Zuzanna. Zuzanna to też bardzo młoda, zaledwie 20-letnia studentka z Warszawy. Jak Zuzanna zobaczyła rancho, zobaczyła Piotra, zakochała się i w Piotrze, i w tym jego ranczu, postanowiła tam pozostać, również pracować, opiekować się końmi, opiekować się bydłem. No, Piotr początkowo patrzył na Zuzannę z pewnego rodzaju taką wstrzemięźliwością. To nie tak od razu było, że Piotr zobaczył Zuzannę i się zakochał. To bardziej inicjatywa była po jej stronie. Zabiegała o to, żeby Piotr przyjął ją na rancho, żeby mogła tam przyjeżdżać, żeby mogła tam pracować. No, trwało to jakiś czas, po pewnym czasie Piotr faktycznie się ugiął. Powiedział do Zuzanny, skoro tak, skoro chcesz tu pracować, skoro podoba ci się to miejsce, to możesz zostać i pracować, jak się to określa, za wikt i opierunek. I faktycznie Zuzanna każdą wolną chwilę spędzała na ranczu, przyjeżdżała w Bieszczady. Studiowała w dalszym ciągu w Warszawie, ale kiedy miała tylko wolny czas, czyli pomiędzy semestrami, jakieś wolne dni, dłuższy okres, że nie musiała chodzić na studia czy na wykłady, to wtedy przyjeżdżała w Bieszczady i razem z Piotrem na tym ranczu pracowała. Zuzanna przyjeżdża do Wernejówki często. Pomaga Piotrowi, no nic też dziwnego, że po pewnym czasie obydwoje zakochali się w sobie, no, chociaż Zuzanna chyba Piotra kochała wcześniej, natomiast Piotr również i wtedy się zdecydował na to, żeby być z Zuzanną. Zostali parą, zostali kochankami. Piotr bardzo często wyjeżdżał w dalszym ciągu do Niemiec, tam pracował jako
Kowal, jak powiedziałem, rzeczywiście był dobrym fachowcem, przywoził sporo pieniędzy, lokował tutaj w ranczo, w hodowlę koni i bydła, przyjeżdżała Zuzanna, ale też Zuzanna chyba miała inne podejście do życia, czy do tego, co będzie działo się w przyszłości. Ona sobie wymarzyła, że będzie z Piotrem, że będą małżeństwem, że będą mieli dzieci, no i jakoś ten związek po prostu zalegalizują, tak jak wiele innych par. Natomiast Piotr wcale o tym nie myślał. Chciał mieć wprawdzie i kogoś, kto mu pomaga, i kochankę, ale nie myślał o żonie, nie myślał o dzieciach, bo wiedział, że z dziećmi no, wiążą się określone kłopoty, więc tego po prostu nie chciał. Nawet oficjalnie wyglądało na to, że ten związek ukrywał, bo jak przychodziła niedziela, to każde z nich osobno jeździło do kościoła, żeby się ludzie nie zorientowali, że są parą. Zuzanna była bardzo tym rozczarowana, wręcz rozgoryczona, bo mówiła do Piotra, żeby zalegalizować ten związek, żeby zostali małżeństwem, a Piotr mówił, że nie. To rozgoryczenie wzrastało w Zuzannie, bo trwało to już przez kilka lat. Tak więc Zuzanna no, cały czas dąży do małżeństwa. Piotr mówi cały czas, że tego małżeństwa nie chce. Ale w międzyczasie, i to już jest rok 2006, Piotr zbudował naprawdę potężne gospodarstwo. No takie, którego można pozazdrościć. Miał piękne konie. No i widać było z tego, że jest z tego dumny, zadowolony. No i odpowiada mu takie życie, jakie wtedy Zuzanną spędzał. Ale też w roku 2006, ponieważ Zuzanna także wyjeżdża na studia, uczy się, doszedł do wniosku, że musi jeszcze kogoś poszukać, kogoś, kto mu w tym gospodarstwie będzie pomagał. Dał ogłoszenie do prasy i tu zgłosił się Marcin. Marcin to młody chłopak mieszkający na stałe w Rzeszowie. Marcin także kochał konie, w ogóle miał taką pasję i też w przyszłości myślał o tym, żeby założyć stadninę, hodować konie, opiekować się nimi, ale jednocześnie na tych koniach zarabiać. Chciał mieć taką stadninę, gdzie będzie mógł mieć no, taką dużą hodowlę. Więc wyglądało to w ten sposób, że Marcin zaczyna pracować także na ranczu. Zuzanna jest w Warszawie, ale często przyjeżdża. Piotr jeździ z kolei do Niemiec. Czasami Marcin z Zuzanną zostają na gospodarstwie. Ponieważ są równolatkami, to ich trochę jakoś tak zbliżyło, rozmawiają. Ale trzeba powiedzieć, że tutaj do niczego nie doszło, że Zuzanna jest wierna cały czas Piotrowi. Natomiast dobrze jej się rozmawia z Marcinem, który no, nadaje po prostu na tych samych falach jak ona. Ciekawa była także umowa, jaką zawarł Piotr razem z Marcinem. Otóż Piotr nie płacił mu pieniędzmi, ale umówili się w ten sposób, że Marcin, kiedy już skończy pracę u niego, dostanie pięknego ogiera. To miał być w przyszłej stadninie Marcina taki reproduktor. Od tego miał zacząć. I to był rzeczywiście piękny koń, którego nazwano Wodnik. No i Marcin pracował właśnie w zamian za to, że w przyszłości tego Wodnika dostanie. Minęły praktycznie 2 lata. To już rok jest 2008. Sytuacja była mniej więcej taka jak 2 lata wcześniej, czyli rok 2006, czyli Piotr jeździ do Niemiec, Zuzanna jeździ do Warszawy, przyjeżdża, Marcin pracuje na ranczu,
I wtedy w 2008 roku Zuzanna postanawia się już rozmówić ostatecznie z Piotrem co do ich wspólnej przyszłości. Mówi Piotrowi o tym, że chciałaby za niego wyjść, a Piotr znowu mówi, że nie. Chyba nie bardzo się tym przejął, bo chwilę później pojechał do Niemiec. I wtedy na ranczu została Zuzanna z Marcinem. Zuzanna jakoś tak zbliżyła się do Marcina w takim emocjonalnym, powiedziałbym, stopniu. Zaczęła mu mówić o tym, że jest rozżalona, że minęło tyle lat, że Piotr nie chce się zdeklarować, że jej odmawia tego, że będą małżeństwem. No i tutaj zaczyna się pomiędzy nimi tworzyć jakiś związek. Oni się obejrzeli, ponieważ nadawali już wcześniej na tych samych falach. Byli w tym samym wieku, więc nic dziwnego, że po prostu się w sobie zakochali. Wyraźnie Zuzanna odżyła, miała bowiem kogoś, kogo nie tylko kochała, ale kochał ją. Więc dla niej było to niezmiernie ważne, była szczęśliwa. Kiedy przyjechał Piotr z Niemiec, od razu się zorientował, że coś między tą dwójką zaszło. I chyba Zuzanna nie była mu tak do końca obojętna, bo się tym przejął. Zrobił im karczemną awanturę, w ogóle tych awantur było kilka. Wymawiał im, wykrzykiwał wręcz, że zrobili mu straszne świństwo. No więc te awantury były takie, powiedziałbym, bardzo wyraźne, ostre i takie bardzo agresywne. Oczywiście nie mogli już dłużej w ten sposób funkcjonować. Skończyło się to tym, że Marcin powiedział, że wyjeżdża, przyjedzie jeszcze za jakiś czas odebrać wodnika. Zuzanna także wyjechała. No i wszyscy stracili kontakt, z tym, że Zuzanna z Marcinem umówili się w ten sposób, że kiedy już Marcin odbierze tego ogiera, wodnika, to zabierze także ją i spróbują gdzieś razem ułożyć sobie życie, założyć to swoje wymarzone rancho i tam rozpocząć wszystko od nowa. Piotr z Marcinem umówili się w ten sposób, że 15 października 2008 roku Marcin przyjedzie do Wernejówki i odbierze wodnika. Miał przyjechać wraz ze swoim kolegą Bogdanem i potem mieli także zabrać Zuzannę. Zuzanny wtedy w gospodarstwie nie było. Kiedy przyjechała, zapytała Piotra, czy Marcin był po konia. No to powiedział, że tak, że był ze swoim kolegą, jakimś Bogdanem i zabrali konia ze sobą. Zuzanna czekała, no ale na Marcina się nie doczekała. Była zrozpaczona, bo uznała, że tak naprawdę Marcinowi nie chodziło o nią, a chodziło o konia. No i poczuła się zdradzona tym, że Marcin po prostu po nią nie przyjechał. Zuzanna wyjechała do Rzeszowa, rozczarowana, rozgoryczona. Po pewnym czasie dostała list. Teoretycznie napisał do niej Marcin, a napisał mniej więcej tak. Z nami koniec, wyjeżdżam, nie szukaj mnie więcej. Oczywiście Marcin miał także rodzinę. Rodzina zaczęła się zastanawiać, co się stało z Marcinem, bo Marcin od pewnego czasu nigdzie się nie pojawiał. Zaczęli do niego dzwonić, ale on nie odpowiadał. Ale znowu ta rodzina Marcina dostała SMS-y. Z tych SMS-ów wynikało, że wszystko jest w porządku, żeby się o niego nie martwili, że niedługo wróci. Natomiast te teoretycznie uspokajające SMS-y wzbudziły niepokój w rodzinie, dlatego że ten, kto pisał, pisał bez błędów ortograficznych. Natomiast Marcin robił tych błędów ortograficznych całe mnóstwo,
i rodzina no, już wiedziała, że raczej Marcin tych SMS-ów nie pisze. Dlatego też postanowili powiadomić policję. Policja zaczęła szukać Marcina. Oczywiście pojechali także do tego Bogdana, który wraz z nim miał pojechać po wodnika. No ale okazało się, że nie ma Marcina, nie ma także Bogdana, no i teoretycznie nie ma również i tego konia, więc zaczęli się zastanawiać, co się stało, zaczęli sprawdzać logowanie się telefonu i tutaj no, wszystko wskazywało na to, że ostatnie logowanie telefonu Marcina pochodzi gdzieś z okolic tego rancha w Rnejówce. No, stało się oczywiste, że Piotr musi coś wiedzieć na temat zaginięcia Marcina. Tu jeszcze wtedy także ustalono, że obydwaj, czyli Marcin i Bogdan, pojechali czy wyjechali tego dnia takim granatowym Oplem. Przyjechali policjanci do Werneyówki. To, co mówił Piotr, czy w zasadzie to, co próbował tłumaczyć, wydawało im się od razu podejrzane, więc zabrali go na przesłuchanie i po wielu godzinach przesłuchania Piotr przyznał się do wszystkiego. Otóż, jak pamiętacie, Marcin i Bogdan mieli przyjechać po wodnika 15 października. Natomiast tego dnia, bardzo wcześnie, Piotr zadzwonił do Marcina, mówiąc mu o tym, że jak będą jechali do niego po konia, to spotkają się w połowie drogi, gdyż uciekło mu bydło i ma prośbę do niego, żeby pomógł mu to bydło zapędzić z powrotem na rancho. I faktycznie spotkali się w połowie drogi z tym, że Piotr był wcześniej, zabrał ze sobą sztucer. Ten sztucer ukrył w trawie niedaleko takiego przejścia przez ten strumyk czy tę rzeczkę. I tę broń tam po prostu ukrył i czekał na Marcina. Marcin przyjechał z Bogdanem, powiedział im, że bydło jest po drugiej stronie. Tam faktycznie bydło było, więc on się do tego wszystkiego przygotował. Powiedział, że trzeba bydło z powrotem przegonić na tę stronę. Kiedy Marcin z Bogdanem weszli do rzeczki, zaczęli przechodzić przez ten brud, sięgnął po broń, która była ukryta w trawie i strzelił im w plecy. Najpierw zabił Bogdana, potem zabił Marcina. Miał już przygotowane worki, wyciągnął te worki z samochodu, zapakował zwłoki do worków i jeszcze zawiązał sznurkiem. Przykrył samochód gałęziami i pojechał do pobliskiego miasteczka. Pojechał po to, żeby mieć alibi. Tam zadzwonił do swojej znajomej i powiedział jej, że skończyło mu się paliwo i poprosił ją o to, żeby podwiozła go na stację benzynową. Zatem w momencie teoretycznie, kiedy doszło do zabójstwa, miał alibi, bo kobieta potwierdziła, że faktycznie w tym czasie w miasteczku był i prosił o podwiezienie na stację benzynową. Kiedy już Piotr miał to alibi, wrócił z powrotem na miejsce, gdzie zastrzelił obydwu tego granatowego Opla, wsiadł do niego po prostu, pojechał do Przemyśla i tam zostawił przy ulicy Grottgera. Wrócił z powrotem w to miejsce, zabrał zwłoki i zwłoki zakopał w takim trudno dostępnym miejscu, to już w lesie, w takim płytkim grobie, jakieś kilkanaście kilometrów od Werneyówki. Już w czasie rozprawy sądowej Piotr próbował udowadniać, że działał w obronie własnej, że jego życie było zagrożone, ale oczywiście sąd nie dał temu wiary. W czerwcu 2012 roku Piotr został skazany na dożywocie za zabójstwo dwóch osób. Sąd przyjął, że motywem zabójstwa była zazdrość o kobietę, ale wydaje się, że w świetle tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, to bardziej była urażona taka męska
Duma. Piotr także napisał do sądu w Krośnie, ponieważ ma obywatelstwo i niemieckie, i polskie, że chce wyrok odbywać w Niemczech, że tam będzie miał lepszy kontakt z rodziną, bo tam właśnie mieszka jego rodzina, ale sąd się na to nie zgodził. Jak będziecie w tych okolicach, w Bieszczadach, które wciąż przyciągają, jeździ tam mnóstwo osób po to, żeby odreagować, odpocząć, może zajrzyjcie do Werneyówki. Jest to, ja bym powiedział, w jakiś sposób okolica niezwykła, bo jest to jedyne rancho, jedyny dom, który tam w dalszym ciągu stoi. I to tyle dzisiejszej historii. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i oczywiście trzymajcie się.